Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bookeworldsów. Dzisiaj fajna rzecz, ponieważ jest nowa aktualizacja, tak poniekąd, która daje nam bardzo ciekawe rzeczy. A cóż to jest? A jest to już, jakby to już wcześniej było wiadome, ale jakby jeszcze nie było o tym wzmianki. Profesor Samson. No i tutaj polega to na tym, że są nowe zadania, 4 stopnie trudności. No i w sumie z takich jeszcze rzeczy to jest tylko przerwa techniczna. No, gra czy aktualizacja. Dobrze. Oczywiście sobie możecie przeczytać, ale ja tutaj od razu sobie przejdę. Oczywiście jest sezony, ranking, no i zadania. No i tu macie amatorkę, tutaj średnio, profesjonalny, no i fanatyk. Ja spróbuję ten Shiny Hunter, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I co tutaj ten? Co to jest? Bilety do Kalos, okej. Okay. 30 ołków, nieźle. 6 milionów, prezenty. Okej. Okay. Na razie ataku typu Fla. Oddajesz jedną sztukę dowolnego Pokemona, znającego 5 ataków typu Flying. Znajdź 2 razy kryształ latania. Zbadaj 200 razy Pokemona typu Flying. I na to rozumiem, że mamy miesiąc. No to wychodzi. No, pewnie na amatorce jest ta łatwiej. Ciekawie. Dobra. Zobaczmy lokalizację. I teraz pytanie. Tu są tylko dwa Pokémony. No, trzy jeszcze. Dobra, czyli tak, tutaj są trzy. Tu są. Tak, tu będzie więcej, bo to jest trzy, cztery, i tam jest piąty. Tęczowa kraina Niebałdzo. Wioska smoków. Też nie bardzo. Posiadłość. No teoretycznie można, ale spróbujmy zobaczyć tutaj. A, i muszę wziąć Charizarda tylko. Wait. Okej, mam. Ten do Pokédexu. Pokéboxu, sorry. Dobra, spróbujmy znaleźć. O, i zobaczcie, tutaj macie nawet profesora. Bo generalnie ten profesor to jest z Alolii. I z tego co pamiętam, to chyba to jest brat profesora Oaka, coś w tym rodzaju. Nie powiem dokładnie, co tam było. Okej, no i tutaj jest flying złapany. No i dobra. Zróbmy ewolucję. Drużyna. I sala treningowa. Zobaczmy te ataki. Okej. To spróbujmy go nauczyć. Okej, jeden jest nauczony. I teraz to jest problem z tym, że trzeba nauczyć tych ataków, a to jest strasznie irytujące. Dobra. I on zna w tym momencie 5 ataków. No i wtedy i teraz rezerwa. A i generalnie on jest w mieście, jakby ktoś nie wiedział. O. Halo? Aha, chyba to jeszcze nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Może trzeba poczekać do tej, no jak w grę już aktualizacja. Ale na pewno. Znaczy, to już na pewno działa, więc w sumie to można robić. No to w sumie takie spoko, no. Robienie zadanek. Przy okazji w sumie można robić z profesorem. Elmo. No,
Można. Niewątpliwie teraz będzie się trochę ciekawiej, bo teraz można nawet te najsłabsze brać i w sumie jak takie są nawet fajne. Może nie jakieś mega, ale 30 ołków. Czemu nie? 6 milionów? W sumie też czemu nie? No tutaj mikstury i tym podobne, to tam dla mnie to nie jest żaden rarytet, bo mogę sobie stworzyć w warsztacie, a mam wszystkie poza tym. Więc no. Mam nadzieję, że. No. Inaczej. Można nawet z tego robić live'y, bo w sumie jest ciekawa rzecz. 200 to też nie jest jakieś duże, nawet dla początkujących graczy. Więc nawet w sumie, jak ktoś dopiero zaczyna, to nawet to jest dobre. No nawet jak ktoś zaczyna, to jak chcecie zacząć, to macie link właśnie w opisie. Możecie sobie zacząć. No i widzicie, no, złapanie 200 Pokémonów nie jest jakieś bardzo trudne. Znalezienie kryształu latania może być trochę cięższe, ale niekoniecznie. Więc cóż, ja życzę Wam powodzenia w nowych jakże zadankach. I widzimy się w następnym odcinku. Siema.